Kimi Maro to ciężko chory chłopak, który był wierny Orochimaru do samego końca. Jego śmierć była niespodziewana, ale raczej większość mimo wszystko odetchnęła z ulgą, gdy to się stało. Zapraszam na 10 ciekawostek o tej postaci. Kimi to starożytny japoński tytuł szlachecki, natomiast Maro to japoński slang dla osoby o cienkich lub ogolonych brwiach. Jego dwie kropki na czole są również odniesieniem do starożytnej szlachty w Japonii. Oni również malowali podobne kropki. Posiadał bardzo dużą wytrzymałość. Mimo tego, że jego ciało fizyczne było niemożliwe do poruszania się, udało mu się je zmusić do działania dzięki swojej silnej woli. Jego ulubionym słowem była bezinteresowność. Kimimaro pochodził z klanu Kaguya, jednego z najbardziej barbarzyńskich klanów Naruto. Był on pierwszą i ostatnią osobą, którą poznaliśmy z tego klanu. Niektóre cechy wyglądu jego klanu przypominały wygląd Kaguyi. Posiadali podobny przedziałek we włosach, a symbol klanu przypominał brwi Kaguyi. Posiadał jedno z lepszych Kekkei Genkai według mnie. Potrafił się obronić przed każdym atakiem fizycznym. Gdyby nie jego choroba, prawdopodobnie pokazałby nam kilka ciekawych technik. Został nazwany przez Lee mistrzem taijutsu, który nie marnuje ani jednego ruchu, co tylko potwierdza, jak utalentowaną był postacią. Dzięki swoim niezwykłym zdolnościom posiadał unikalną strukturę szkieletu. W dodatku jego Kekkei Genkai było rzadkością wśród jego klanu. Nie wiemy, czy jego klan miał coś wspólnego z Kaguyą Otsutsuki, jednak ona też posiadała Shikotsu Miaku. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, kogo chcecie w kolejnych ciekawostkach. Trzymajcie się, na razie. Cześć!